Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Tomasz Awłasewicz. Dzień dobry. Cześć, miło mi. Tomasz jest dziennikarzem Onetu, specjalizuje się w tematyce służb specjalnych ze szczególnym takim akcentem na służby PRL-u. Jest badaczem, autorem książek, dwóch na razie, trzecia w drodze, o tym za chwileczkę. Ponadto jest moim kolegą po fachu. Jest wykładowcą Uniwersytetu SWPS. Byłem, byłem, byłem. Byłeś. Już, dobrze. Nie, już nie. Ale może wrócę. Dobrze. Tomaszu, coś pominąłem ważnego? Nie, myślę, że na razie wystarczy. Chyba to wszystko. Szanowni Państwo, Tomasz, jak wspomniałem, jest autorem dwóch książek. Mam je praktycznie w ręku. Przewertuję. Mam nadzieję, że dźwięk będzie dobrze słychać. Łowcy szpiegów, polskie służby kontra CIA oraz druga, bardzo ciekawa i o tym za chwilę pomówimy. Niewidzialni, największa tajemnica służb specjalnych PRL. Tomasz, zacznijmy od tej pierwszej. Łowcy szpiegów, tacy dobrzy byliśmy tak naprawdę w konfrontacji z CIA? No, byliśmy nie najgorsi, no, zwłaszcza w walce z no, nierównej walce, prawda? Jednak z dużo większym. Przeciwnikiem dużo silniejszym, więc na nasze ówczesne możliwości, na to, ile mieliśmy po prostu pieniędzy, na to, jak wielkim krajem jesteśmy, w sensie wielkim, w cudzysłowie, no bo jednak znacznie mniejszym, no to zdecydowanie radziliśmy sobie bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Co ostatecznie udowadnia druga książka, pierwsza też, bo, bo to, co jest ujęte w drugiej książce, też jest ujęte w pierwszej, w jednym z rozdziałów, o czym pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale tak, ilość schwytanych agentów CIA, to jest jedna rzecz. Oczywiście e, tak naprawdę te numerki niewiele mówią, bo nie trzeba łapać śpiegów, żeby być dobrym kontrwywiadem. Można robić inne rzeczy, jak e, wiadomo. O tym też jeszcze porozmawiamy. Tak, nie? Rozmawiam, oczywiście. I o tym, jak ludzie to rozumieją w internecie, że tak powiem, i jak wypisują, że e, no, no, tam ABW nie złapało iluś tam szpiegów w roku i to znaczy, że mamy sobie kontrwywiad. Wcale nie oznacza. No, tak jak powiedziałeś, porozmawiamy o tym jeszcze, mam nadzieję. E, no ale jeśli chodzi o informacje, Dopów informacji o działalności na przykład dyplomatów plus oficerów wywiadu państw NATO na terenie Polski w latach szczególnie 70-tych, 80-tych, 70 no to byliśmy naprawdę znakomitym kontrwywiadem dzięki pewnym metodom, o których pewnie zaraz porozmawiamy. A jak to było? CIA tak też nas odbierało, że jesteśmy, no mówię jesteśmy jako Polska, tak wtedy PRL jednak przeciwnikiem trudnym? Ja myślę, że na pewnych płaszczyznach tak, a na pewnych płaszczyznach mieli nas no, za, za trzeci świat, tak naprawdę. Na pewnych płaszczyznach no, wiedzieli dlatego, że tych agentów swych danych w latach 70. -tych, 80. -tych, i to niekiedy były to grube ryby. Był jednak szereg. Z drugiej strony, nie mieli pojęcia o, o, o tym, jak wiele informacji zdobywaliśmy na temat ich działalności dyplomatycznej i, i jak wiele wiedzieliśmy też o tym, co robiło z w kontekście. Planów przede wszystkim działań wywiadowczych na terenie naszego kraju, więc myślę, że, że mieli różne odczucia na nasz temat. Przykładowo rozmawiałem z byłą oficer CIA, która tutaj łącznikowała Kuklińskiego, Widziała się z nim chyba oczywiście raz, ale, ale obsługiwała go w inny sposób tutaj na terenie Warszawy. No i ona no z jednej strony wiedziała o zatrzymaniach oczywiście siło rzeczy ich agentury, z drugiej strony, no zupełnie lekceważyła naszą obserwację, która była naprawdę nie najgorsza. Nie miała nawet pojęcia, że, że u nas w obserwacji pracowały kobiety przykładowo. Ona powiedziała, że zupełnie nie wie o co chodzi, że na pewno ja się pomyliłem, bo po prostu wspomniałem o tym w rozmowie. Więc ona przez lata, lata nigdy nie zauważyła, jak widać, ani jednej, ani jednego wywiadowcy, ani jednej wywiadowczyni za sobą. No to troszeczkę musimy uciec do przodu. Mhm. Jak to było patrząc Mieliśmy PRL, mamy trzecią RP. Mhm. To konieczna była w sumie opcja zerowa, której w sumie nie było de facto, a którą w innych państwach również nas, no u naszych sąsiadów robiono i dzisiaj mhm. dalej jest podnoszona kwestia tej nieszczęsnej weryfikacji. Mhm. Czy jednak, właśnie swego rodzaju płynne przejście, czy model trochę zbliżony do transferu jakby milicji do policji, że jednak część starych zostawała, aby gdzieś tam uczyć młodych tego fachu, jak, jak dzisiaj ty tu patrzysz, no już można powiedzieć jednak pod pewnym kątem historycznym bądź prawie historycznym. No Ja zupełnie nie rozumiem w ogóle, jak, jak można sobie poradzić stosując taką autentyczną opcję zerową, no bo jacyś doradcy z zagranicy, doradcami, ale jednak no, no nie wyszkoli się ludzi tak szybko. Nawet tak jak powiedziałeś, są kraje, w których opcja zerowa została stosowana. no niektórzy twierdzą, że to się odbiło czkapło, niektórzy, że nie, nie. Ale mi się zdaje, że jednak rezygnowanie z doświadczeń, które mieli funkcjonariusze działający do, do pracujący z do 90 roku, no byłoby ogromnym błędem. W jakby bagaż doświadczeń, które w pozytywnym sensie, oczywiście, bagaż doświadczeń, który wnieśli do, do uop przykładowo no to były, to były informacje bezcenne, informacje niekiedy, z których przecież Amerykanie chcieli korzystać. No nie bez powodu z nami też się chcieli spotykać, nie bez powodu chcieliśmy żebyśmy my ich uczyli różnych, różnych rzeczy, których nauczyliśmy się zarówno na podstawie własnych, własnych zupełnie doświadczeń, jak i no wiadomo, troszeczkę na, na podstawie doświadczeń z, w pracy z, ze wschodem po prostu. Ja uważam, że, że byłoby ogromnym błędem, gdybyśmy nie skorzystali, znaczy skorzystali, przepraszam, z, z opcji zerowej. Uważam, że bardzo dobrze, że ci funkcjonariusze przeszli dalej do pracy i tak naprawdę przecież niektórzy z nich odeszli z pracy niedawno no i pokolenia funkcjonariuszy wyszkolone przez nich, a przecież na tym to polega, jedni przykazują o drugim swoje, swoje umiejętności, w sensie swoje swoje, swoje wspomnienia i doświadczenia. No, dość no, funkcjonariusze działają do dzisiaj niektórzy. Mam nadzieję, że korzystają z, z tego, czego się nauczyli od starszych e, kolegów. E, no, i, no i przeraża mnie to, jak, jak no, słyszy się, że, że, że dzisiaj ucina się kariery funkcjonariusza nagle i zmienia się, prawda, z każdą nową ekipą przychodzą nowi. No, tak się po prostu nie da w służbach specjalnych. To nie jest, nie jest coś, czego można się nauczyć w dwa dni. No, jeszcze jedną rzecz muszę dorzucić. Warsztat warsztatem jest to na pewno mhm. ważne. Ale jednak w służbach jest coś takiego ważnego jak pewnego rodzaju zaufanie, praca na źródłach, mam na myśli oczywiście mm -hmm. to osobowe. I to nie jest tak, że sobie wejdziemy, otworzymy akta, zobaczymy nazwisko i teraz do niego co? Zadzwonimy, pójdziemy i powiemy, teraz ten będzie z tobą pracował. No nie zawsze po drugiej stronie będzie dalej chęci, więc tutaj też na pewno taki argument za tym, o czym, o czym sam powiedziałeś, ale pewnie to. Trzeba by się zastanowić i trochę dłuższą, nie tylko rozmowę, a może nawet nie jakieś małe badania na ten temat zrobić. Jedno to zaufanie tego agenta, którego prowadził jeden oficer powiedzmy przez 5 lat czy coś w tym stylu, ale drugie jest to też, że ten oficer, który prowadził, no po prostu go znanie. Wszystko da się wyczytać z akta, jeżeli zastosujemy rzeczywiście tą opcję zerową, czyli w ogóle nie będziemy rozmawiać z tym oficerem prowadzącym, to co my wiemy tak naprawdę o. O, o, o tym naszym agencie, jaki jest. Oczywiście wyczytamy w teczce. Może niektórzy z słuchaczy widzieli kiedyś taką teczkę agenta. No tam jest sporo informacji, ale to nie jest to samo, co te informacje, które możemy uzyskać od w cudzysłowie przyjaciela tego agenta, czyli tego oficera prowadzącego, który wypił z nim nie jedną, nie dwie, tylko pięćdziesiąt kaw albo 100 no i na papier jest przenoszone to, co się chce przenieść. Dobrze, Tomaszu, druga, druga książka. Niewidzialni. Największa tajemnica służb specjalnych PRL. Powiem szczerze, byłem zaskoczony. To zaskoczy mm -hmm. teraz też słuchaczy, bo może nie wszyscy nie wszyscy do końca Cię znają, bądź niektórzy jeśli nawet znają i kojarzą o książce nie wiedzą, bo aspekt tutaj, który jest jakby wątkiem tym, no nie wiem, czy do końca wiodącym, ale no dobra, rozwinij. <laughs> Niewidzialni to jest rozwinięcie jednego z rozdziałów w łowcach Szpiegów, czyli w tej pierwszej książce, bo podczas pracy nad tą pierwszą książką, która no zasadniczo była no, o kontrwywiadzie PRL ogólnie, chociaż skupiłem się tam w 10-9% na, na, na wydziale zajmującym się w MSW e, CA po prostu czy ogólnie, szerzej mówiąc, działalnością amerykańskich służb specjalnych. E, no i wówczas pracując nad tą pierwszą książką z, natrafiłem na informacje wskazujące na to, że, że no po prostu Departament Drugi, MSW, czyli właśnie kontrwywiad PRL, kontrwywiad cywilny miał dostęp do, no nawet do dokumentów źródłowych, chociażby CIA. I teraz pytanie skąd, czy od agentury, czy nie od agentury. Wydawało się, że ilość tych dokumentów, ilość tych informacji, która napływała o wywiadach państw NATO różnych, nie tylko CIA, była tak duża, że no, po prostu ciężko było wierzyć w to, że, że to tylko agentura, bo jednak agent, dobra agentura, taka agentura, taka agentura, która dostarczy materiały źródłowe, jest ciężka do zdobycia, nawet dla najpotężniejszych wywiadów e, świata. E, chociażby teraz e, słucham audiobooka o, o Hansenie, o Robercie Hansenie. Może niektórzy słuchacze znają, może nie, to był. Szpieg najpierw KGB, potem oczywiście późniejszych służb rosyjskich, wewnątrz FBI, oficer FBI, po prostu który, który działał na rzecz Rosjan. No i jeżeli wierzy tej książce, wiadomo, że do końca nigdy nie można wierzyć takiej takie informacje, ale, ale w tej książce jest ujęta wypowiedź jednego z oficerów FBI, który twierdzi, że pod koniec lat 80. Amerykanie mieli tylko i wyłącznie jednego agenta, który był w stanie. Dostarczać informacje z, ze służb radzieckich wówczas, tylko i wyłącznie jednego. Czy to prawda, czy nie, nie wiadomo, ale, ale pokazuje to coś, że, że jakby zdobycie takiej agentury jest bardzo trudne, więc yy, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to możliwe, że my mieliśmy dostęp do wielu do materiałów środowiskowych. Nie no okazało się po prostu, że, że wynikało to z yy, tego, że dokonywaliśmy na, na masowo wręcz skalę penetracji, fizycznej penetracji. Yy, Placówek dyplomatycznych państw NATO, ambasad, konsulatów, ewentualnie innych jeszcze interesujących obiektów, które w jakiś tam sposób były zawiadywane przez, przez te, te wywiady lub po prostu przez dyplomatów tych państw. No i jeszcze bardziej sensacyjna rzecz w tym była taka, że o ile wszystkie państwa pewnie myślą mniej lub bardziej poważnie o tym, żeby uzyskać fizyczny dostęp do takich miejsc, o tyle, no wiadomo, że. Dostanie się do tych najbardziej chronionych pomieszczeń, czyli dosłownie do skarbcu, bo często to tak wygląda, że jest to skarbiec, pomieszczenie zamknięte z drzwiami skarbcowymi, takimi jak bankowymi. No dostanie się do wnętrza takiego pomieszczenia, graniczy z cudem. No, a nam udawało się to robić, a udawało się nam to robić, dlatego że Rosjanie nie wiedzą dokładnie kiedy. Potencjalnie na początku lat 70., aczkolwiek tego nie udało mi się finalnie ustalić, bo żaden z funkcjonariuszy, z którymi rozmawiałem, nie był na tyle po prostu wiekowy, żeby pamiętać te czasy. Ale wygląda na to, że gdzieś po skończeniu lat 60., na początku 70. potencjalnie, dostaliśmy, znaczy przekazano nam wiedzę na temat metody, radiologicznych metod otwierania głównie zamków szyfrowych, mechanicznych zamków szyfrowych. Tomasz, jeśli możesz podkreślić to jeszcze raz, bo mogą tak. być niektórzy naprawdę mocno zdziwieni. Mm -hmm. no, radiologiczne metody otwierania zamków. No, przy użyciu promieniowania po prostu Już istniały różne odmiany i to pewnie za długo byśmy teraz musieli, za dużo czasu musielibyśmy teraz poświęcić na to, żeby rozwinąć to bardziej. Natomiast polegało to w skrócie na tym, żeby albo uzyskać obraz, tak jak. Powiedzmy rentgen złamanej ręki, uzyskać obraz wnętrza takiego zamka, co pozwalało na ustalenie szyfru, lub dokonać pomiarów, które pozwalały na ustalenie tego szyfru, używając troszkę innej metody. I do tego używano albo kobaltu, albo irydu. No i oczywiście to promieniowanie, które było potrzebne do przyświetlenia takich drzwi skarbowych, było, było bardzo, bardzo, bardzo silne. Zachodni specjaliści w ogóle nie dopuszczali takiej możliwości, że. Ktoś będzie w stanie prześwietlić takie drzwi w, w ciągu jednej nocy. Amerykanie przykładowo w swoich konsulatach stosowali drzwi, które bodajże miały odporność na atak radiologiczny rzędu 20 godzin, jeśli dobrze pamiętam. No ale izotopy przynoszone przez, przez tą polską ekipę były tak silne, że to w jedną noc udawało się ustalić taki szyfr. Tytuł książki trochę brzmi jak u Vincenta Sywerskiego, Niewidzialni, mm. ale niestety drugi tytuł, jakim można by jej nadać, to na Niestety tak. Wiele funkcjonariuszy straciło życie w wyniku prowadzenia właśnie tych działań. Po prostu zmarli na, na nowotwory w, w szybkim tempie, że tak powiem. Zwłaszcza ci, którzy, ci starsi, którzy, no przykładowo w konsulacie w Poznaniu był problem z, z umiejscowieniem izotopów w odpowiednim miejscu, więc wymyślono, że po prostu wywierci się dziurę pod drzwiami tego skarbca i będzie się przekładać izotop na drugą stronę, bo, bo tak trzeba było zrobić, żeby z jednej strony oczywiście był izotop, z drugiej strony była klisza i, i ten izotop przekładano po prostu na pręcie przez jakąś tam dziurkę pod drzwiami i to oznaczało, że po prostu ci funkcjonariusze niekiedy nawet gdzieś palcami przez chwilę, a zazwyczaj przy użyciu zwykłych kombinerek nakręcali ten izotop, który znajdował się w jakiejś małej kopsulce metalo metalowej na prędnej i przesuwali to przez drzwi. Co oczywiście było wyjątkowo, 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 szkodliwe i to były większe dawki promieniowania niż likwidatorzy w Czarnobylu otrzymywali. Także ci ludzie zmarli bardzo szybko na, na nowotwory, tylko jeden z tych panów przeżył do powiedzmy dzisiejszych czasów, ale też zmarł finalnie na, na nowotwór. Pozostali funkcjonariusze, którzy później przyszli stosowali minimalnie tylko mniej szkodliwe metody i wielu z nich też zachorowało na nowotwory. Ci, którzy żyją dzisiaj też wielu z nich choruje na nowotwór. Właściwie wygląda na to, że żaden z funkcjonariuszy tego wiedziało. to był wiedział 9 Departamentu drugiego, dokładnie, Żaden z nich dotąd nie zmarł z, z innych przyczyn, niż z, z tego, że po prostu zachorowali na nowotwór. Czarnym humorem mówiąc, choroba zawodowa. Niestety. Niestety. No, dokładnie. Tomasz, wiem, że ciężko się odnosić, bo o czym jeszcze będziemy mówić, no to skuteczność służb jest ciężko zmierzyć. Ale jakbyś miał pod różnym kątem, nie chcę tutaj ci niczego sugerować ani zaznaczać. Te różnice między tymi służbami kiedyś a dziś, jak bardzo de facto to się różni? A może się faktycznie nie różni? Skuteczność, w sensie, pytasz teraz o skuteczność? Yy, nie, ogólnie jakby zorganizowanie, działalność. Stosowanie może pewnych narzędzi, metod. Wiadomo, że ciężko mi się do tego odnieść, i mam nadzieję, że ciężko się będzie odnieść każdemu, kto, kto po prostu nie pracuje w tych służbach dzisiaj. To wszystko jest tajne, ma być tajne. Jestem szczęśliwy, że nie wiem, w tym sensie, że no po prostu jestem widocznie utrzymywany w należytej tajemnicy. No ciężko mi powiedzieć, jak skuteczne są dzisiejsze służby. Ja mogę mieć swoje obawy i niestety mam. Na pewno nie będą one wynikały z, z tego, że w mediach mało się pisze o, o aresztowanych agentach, chociaż ostatnio troszeczkę więcej i pewnie wszyscy, albo większość ze słuchaczy, przynajmniej zauważyła, że odkąd zaczął, zaczęła się inwazja w tym roku na Ukrainę, no to trochę tych agentów zostało zatrzymanych rzeczywiście na terenie Polski natomiast zasadniczo no, no, rzeczywiście są takie okresy, gdzie się słyszy o tym mało ale dla mnie to nie jest żaden dowód na to, że mamy słaby kontrwywiad dlatego, że oczywiście pewnie tak nie jest bo w żadnym kraju nie jest tak pięknie ale równie dobrze można uznać, że że może nasze służby identyfikują miesięcznie paru dziesięciu, nie wiem, rosyjskich czy chińskich agentów i wszystkich ich, że tak powiem, odwracają, no i oni pracują dla nas. My po prostu nie wiemy, nie mamy żadnego pojęcia. Może mieć najlepszą służbę na świecie, ale nie jesteśmy w stanie, w stanie tego stwierdzić. Natomiast moje obawy no, wynikają z tego, że. No zastanawiam się na przykład jak, jak się odbiło, jak odbija się nadal na naszych służbach to, że rzeczywiście zmienia się te ekipy, że tak powiem dość często, ludzie przecież tracą pracę, Bywa, bywają takie informacje w mediach, że, że ktoś przychodzi zupełnie przypadkowy do, do służb kierować jakimiś tam ważnymi komórkami, też oczywiście cała sytuacja z tymi starszymi funkcjonariuszami, którzy zaczynali jeszcze w okresie PRL i oni przecież też niekiedy... Odchodzili nagle ze, ze służb i to też mogło się odbić na, na, na szkoleniu kolejnych pokoleń. Chciałbym przykładowo dowiedzieć się, znaczy nie chciałbym się dowiedzieć, bo mam nadzieję, że to pozostanie tajemnicą, ale powiedzmy, chciałbym, żeby okazało się za 100 lat, że moje prawnuki dowiedziały się, że przykładowo takie penetracje miały miejsce też dzisiaj. Czy tak jest? No, obawiam się, że może, może nie. Pytanie zostało oczywiście zadane trochę celowo. Rozmawialiśmy z Tomaszem przed audycją. Zastanawialiśmy się do końca, o czym będziemy rozmawiać i w którą stronę pójdziemy, i zdecydowanie obaj chcieliśmy mocno to podkreślić, że pewne kwestie, które być może czasem w przekazie medialnym, publicznym, takim dyskursie się pojawiają, no, niespecjalnie muszą polegać, naprawdę, bo tak jak Tomasz mówi, pewne rzeczy objęte są tajemnicą, to raz, a dwa, przez ten warsztat służb specjalnych, który także jest wykorzystywany przez służby typu policyjnego, przez te wszystkie komórki, które Wykonują czynności operacyjno rozpoznawcze, polega przede wszystkim na weryfikowaniu pewnych informacji. nie Każda informacja przecież musi się potwierdzić, a my bardzo chcemy rozliczać właśnie z takich sukcesów, kiedy coś się potwierdza. Tomaszu, a chciałbym zapytać, czy tą perelowską taką naszą rozgrywką, jakby tym takim w cudzysłowie, trochę partnerem to było tylko właśnie CIA, czy może jakieś inne służby też, z niektórymi może też się bawiliśmy? W jedną czy drugą stronę w kotka i myszkę? Trafiłeś na ślady dotyczące tylko CIA i tylko te wątki cię interesowały? Czy może inne służby też się kiedyś przewijały? No, przewijać to wiadomo, że się przewijają, tylko że CIA jednak prowadziło u nas, już to nie tylko u nas, taki wywiad. Proste słowo najpoważniejsze. Mocne. No, no, Mocne, jednak jeśli chodzi o agenturę, to. Jeżeli spojrzycie przykładowo na wydziały zajmujące się tak Hiszpanią, nie wiem, jakąś Holandią, Szwecją, Danią, na właśnie te skandynawskie kraje przykładowo, co ja tam jeszcze wymienił, no, francuski wydział, że tak powiem no to tak naprawdę tych przypadków ustalenia agentów z tych krajów jest mało i nie sądzę, żeby to wynikało z tego, że po prostu te poszukiwania były nieudolne, tylko po prostu oni niekoniecznie prowadzili w ogóle agenturę. So, były takie wywiady, które u nas w ogóle nie, nie, najprawdopodobniej nie prowadziły żadnych agentów, zyskiwały informacje w inny sposób. Wiadomo, że wywiad przecież nie zbiera informacji tylko i wyłącznie od agentów, od osobowych źródeł informacji, równie dobrze ich funkcjonariusze też mogli w dużej mierze polegać na... na, na Dosłownie, prawie że wycinka wycinkach skazać, Takie rzeczy przecież też się robi, to nie jest bez znaczenia. No, oficerowie wywiadu też zbierają takie rzeczy. E, więc e, po prostu, no, 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 ślady są działalności. E, na pewno ślady są niestety działalności Polaków, w sensie prób nawiązania kontaktu z obcymi wywiadami. Mówię tu oczywiście o tych sprawach oferenckich, tak zwanych. Czyli, no, każda właściwie placówka e, większa otrzymywała mniej lub więcej ofert e, współpracy. Ale my też właśnie możemy stwierdzić, Potencjalnie stwierdzić, jak, jak chętni byli do współpracy z agenturą, jak chętni byli do prowadzenia osobowych źródeł informacji na terenie Polski, po tym właśnie, jak oni reagowali na, na te próby. Czyli jeżeli prób było tam x i 0%. Oni, oni byli, nie byli zupełnie zainteresowani w nawiązaniu współpracy z tymi oferentami. No to może też trochę świadczyć o tym, jakie tak duże obawy miały, mieli, albo jakie rozkazy mieli właściwie z centrali, jeśli chodzi o prowadzenie agentury u nas. Amerykanie potrafili to robić, Amerykanie chcieli to robić. Amerykanie, nie powiem, że się nie bali, bo wiadomo, że każdy wywiad boi się obsługiwać agentów na terenie wrogiego państwa, natomiast no, no jednak to Robili, nie zawsze, często odmawiali współpracy. Natomiast no, to jest taki kraj, który, który co nie miał swoich, swoich szpiegów, że tak powiem, tutaj działających na terenie kraju. E, oczywiście Brytyjczycy to robili, też są przecież znane sprawy. E, to najbardziej, teraz mi wyleciało nazwisko zupełnie z głowy, ale zdaje się, że on, ten agent, który został schwytany w latach 60. i potem stracony zresztą. Chyba miał nazwisko Kaczmaszyk, ale nie chcę, nie chcę teraz przekręcić. Był człowiek, który sam zgłosił się do Brytyjczyków, przyszedł do ambasady. Był bodajże żołnierzem, z tego co pamiętam, no ale on jakby ta działalność została wykryta przez, staje się, Wydział II. Nie, przepraszam, pamiętam, to było WSW, Wojskowa Służba Wewnętrzna, która wykryła jego działalność, czyli po prostu wojskowe Kontrwywiad no i on otrzymał karę śmierci i, 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 i tak się skończyła ta historia i chyba był przedostatnim szpiegiem, który w PRL został stracony, bo potem był już tylko chyba Jerzy Strawa lub na odwrót. Przepraszam, nie pamiętam już teraz. Jeden z tych dwóch szpiegów był już ostatnim, a drugi chyba przedostatnim, którzy otrzymali karę, karę śmierci. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, no ślady są nawet z działalności wywiadu portugalskiego, bo przykładowo Wydział 9, o którym wcześniej mówiłem, ten, ten który zajmował się wchodzeniem do placówek, też... Miał informacje o działalności tego, tego wywiadu, natomiast to nie oznacza, że oni mieli od razu agenturę. Kolejny przykład. Wydział 9 w latach 80. zdobył dyskietki z archiwum hiszpańskiego wywiadu wojskowego i tam znajdowały się nazwiska źródeł informacji. Tylko teraz pytanie: czy to są źródła informacji na zasadzie, że to byli Polacy, którzy rozmawiali z, z Hiszpanami? Przy różnych okazjach, może nawet podczas przyjęć, czy byli to agenci, którzy już mówiąc, filmowo spotykali się w ciemnej lejce z oficerem hiszpańskiego, hiszpańskiego wywiadu wojskowego i przekazywali jakieś dokumenty mu. Raczej, raczej były to, to rozmowy takie, no, no, istnieje możliwość, że ci ludzie nawet nie wiedzieli, że zostali zarejestrowani jako, jako źródło, co, co nie zawsze jest usprawiedliwieniem, bo myślę, że z takie sytuacje, w których mogli czuć, powinni czuć, że, że ich kontakty są zdecydowanie niewłaściwe. Natomiast nie można od razu powiedzieć, że to byli, byli typowi agenci i, 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 i nie są to fascynujące, że tak powiem, sprawy, jeśli chodzi o taki filmowy aspekt. Ale musimy też podkreślić, że najpewniej nie jeden z nich był ofiarą operacji, pewnie pod fałszywą flagą, i może nie do końca nawet wiedział, z kim tak naprawdę rozmawia, bądź dla kogo tak naprawdę pracuje. Możliwe, że tak, aczkolwiek ja teraz skanuję trochę pamięć i nie przypominam sobie w ogóle jakichś takich większych spraw, gdzie by było coś robione pod obcą flagą. Nie wątpię, że tak, no, że no, takie rzeczy przecież się robi. Natomiast ja nie przypominam sobie zupełnie, żeby, żeby tak to się odbywało. To nie jest zupełnie to samo, ale teraz przyszło do głowy, że rzeczywiście były sytuacje, w których wywiady sobie pomagały. Przykładowo Szwedzi, którzy mieli troszeczkę większą swobodę działania niż CIA, które przecież w naszym pionie obserwacji, w biurze B, Amerykanie mieli swój właściwie osobny wydział. W sensie Polacy, którzy ich obserwowali, no bo ta obserwacja była stała i, i, i dość. Dość dokładna. Szwedzi trochę więcej luzu mieli, więc Amerykanie przykładowo zlecali różne zadania Szwedom w tym wypadku nie mówię akurat o, o prowadzeniu agentury czy tam łącznikowaniu, chociaż może w jakimś zakresie, nie wątpię, że mogło się zdarzyć, że, że Szwedzi gdzieś tam coś podrzucili, jakoś jakiś kontener przykładowo dla Amerykanów tak mogło być, natomiast jeśli chodzi na przykład o penetrację, tylko teraz nie mówię o penetrację jakichś budynków, tylko penetrację terenu, czyli dla, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest po prostu, to do dzisiaj się robi, chociażby zwykłe przejazdy przez kraj w celu sfotografowania, porównania z mapą na pewnych terenów, zobaczenia jak wygląda infrastruktura, zobaczenia obiektów wojskowych i tak dalej. To Szwedzi zdecydowanie robili dla Amerykanów, bo Amerykanie było trudno się wyrwać z, z miasta. Niepostrzeżenie szwedowi minimalnie łatwiej. Jeśli się nie mylę, nie chciałbym pokręcić, ale zdaje się, że to właśnie pułkownik Waliński, będąc gościem naszego podcastu, mówił właśnie też o szczególnej roli, właściwie. Właśnie służb, służb szwedzkich. To był dziewiąty odcinek, zaraz sprawdzałem, mm -hmm. więc tak mi się przypomniało. Ale o jedną rzecz jeszcze muszę dopytać. Skąd wynikało to szczególne zainteresowanie Polską? Przez to, że byliśmy w pewien sposób trochę przed murzem związku, ze związkiem oczywiście, że no wiadomo. Numer no, armia, armia numer dwa <śled> jednak niewątpliwie, no byliśmy ważnym państwem tutaj na tej mapie zaraz po Związku Radzieckim. Oczywiście jeszcze NRD to myślę, że było interesującym miejscem, ale, ale Polska no jednak była chyba takim numerem 2-3. A chciałbym zapytać, bo no jakby nie powiedzieć, oczywiście ja jesteś dziennikarzem, ale no zdecydowanie bym cię nazwał badaczem i zresztą tak się mhm. przedstawiłem na początku odcinka. Jak wygląda Metodologia, jeśli chodzi o takie badania, Jak, jakich narzędzi przede wszystkim używasz, w jaki sposób do tego się przygotowujesz, w jaki sposób tak naprawdę ostatecznie wnioskujesz? Mhm. No ja przede wszystkim postawiłem od pierwszego dnia, już tam to było trochę lat minęło, odkąd zacząłem się tym zajmować, no i od pierwszego dnia wiedziałem, że, że chcę pracować i z dokumentami i w związku z tym, że nie mówimy o czasach 100 lat temu, ani 200 lat temu, tylko niekiedy o, o wydarzeniach, które miały miejsce nie, nie tak dawno. No, chciałem oczywiście i dokumenty oglądać, i w miarę możliwości rozmawiać z ludźmi, którzy, którzy byli świadkami tych wydarzeń. Więc ja bardzo, bardzo bazuję na, 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 na rozmowach. Oczywiście. Staram się być w tym jak najbardziej rzetelny. No, plus, oczywiście, też zaglądam dokumenty, żeby, żeby być zorientowanym, żeby wiedzieć jak najwięcej. Jeśli chodzi o dokumenty, no to no ja, ja poruszam się głównie w, w tych dokumentach dotyczących Departamentu I, Departamentu II MSW. Ich jest naprawdę sporo. Myślę, że to jest, to jest temat rzeka i jeszcze wiele lat będziemy to badać. Ale przykładowo wydaje mi się, że, no, no znaczy nie wątpię, że każda teczka. IP nie została przez kogoś otwarta tak? chociażby żeby sprawdzić jak to fizycznie wygląda, czy kartki nie są powyrywane ale zdarzają się wielokrotnie takie sytuacje, że po prostu w rozmowach dowiaduje się no to od funkcjonariuszy byłych przykładowo dowiaduje się o jakiejś sprawie o jakimś nazwisku i rzeczywiście idę, idę do IPN-u i wyjmuję tę teczkę i okazuje się, że, że nikt jeszcze do tego nie zaglądał także tych spraw nieznanych, że tak powiem, wbrew pozorom jest jeszcze mnóstwo a chcą rozmawiać? Byli funkcjonariusze? No. Oczywiście to zależy od, od osoby, ale, ale przeprowadzam sporo tych wywiadów, więc no, moja książka druga przykładowa no to jest wyłącznie oparta na. Znaczy jest to właściwie wywiad Rzeka z, z grupą funkcjonariuszy, którzy właśnie pracowali w tym wydziale zajmującym się wyjściami. Więc, no, tak jak mówię, to zależy od, od człowieka. Natomiast y, jednak istnienie i zdjęło z nich te tajemnice, można o tym rozmawiać, więc y, no, to pozwala na takie rozmowy. Czy możemy tak trochę brzydko wywnioskować, że z tymi archiwami cywilnymi mhm. jest trochę łatwiej? W sensie jest mi łatwiej pracować? No tak, bo chyba ten dostęp jest trochę prostszy, nie? Zdecydowanie. No, ja, ja szczerze mówiąc, patrząc na to, jak dużo informacji dostarcza takie archiwum, czasem bywa tak, przecież to nie jest też tak, że, że jak idę na, na, na rozmowę z kimś, to, to on sam wpadnie na pomysł, o czym porozmawiać. Czasem tak, natomiast przecież no ja, ja muszę. Jednak zadawać pytania. I teraz, jeżeli wyobrażam sobie, że ja bym przychodził na taką rozmowę zupełnie nieprzygotowany, gdybym nigdy nie miał w ręku takich teczek, jakie w Polsce można mieć w ręku, no to w ogóle nie widzę możliwości, żeby te rozmowy wyglądały tak, jak, jak mogą wyglądać tutaj w Polsce. No, nie, ciężko bardzo, wydaje mi się, rozmawiałoby mi się, będąc na przykład amerykańskim dziennikarzem z oficerem CIA, bo to jest zupełna. Jakby, no nie no nie wiedziałem nawet to, co spytać, a, a, a on pewnie też nie wiedziałby, co powiedzieć. Wspomniałem fakt, że oni oczywiście rozmawiają inaczej w Ameryce, bo prawie wszystko jest sobie na tajemnicą, więc to w ogóle jest e, rozmowa. Wydaje mi się, nie, nie chcę powodować tej skrajności, natomiast wydaje mi się, że niektóre na przykład książki amerykańskie o służbach specjalnych no po prostu są naiwne, dlatego że. Oni bazują na wycinkach z gazet, gdzie wszystko jest podawane w takiej formie, że, że, że na pewno jest pewne, że ten szpieg to zrobił, przyszedł wtedy w to miejsce, bo ktoś tak kiedyś powiedział podczas jakiegoś wykładu i koniec, a nawet patrząc w polskie archiwa widać, jak funkcjonuje, jak różnią się informacje podawane do mediów versus te informacje, które no faktycznie są właściwe. Przykładowo my też przecież w latach, nie wiem, 70, -tych, 80, -tych, zwłaszcza. U nas w Polsce do gazet informacje o aresztowaniach agentów amerykańskich chociażby. I teraz o, jak popatrzymy na to, co było w gazetach, a jak rzeczywiście było, no to się bardzo różni. Powiem więcej jeszcze, że nawet jak w materiały szkoleniowe przeznaczone, nie wiem, dla funkcjonariuszy uczących się w latach 70. -tych, 70. -tych w Legionowie, tak, w Centrum Szkolenia służby bezpieczeństwa. Legionowie. Czy, czy materiały przeznaczone dla funkcjonariuszy ze specjalizacją kontrwywiadowczą dla Departamentu Drugiego? Gdzieś mam chyba nawet taką książkę mhm. albo miałem ją kupić, bo zdaje się, że i Pan coś takiego właśnie Właśnie wypuścił, a to tak, taka mała dygresja. No, no były takie książeczki chociażby, które skupiały się na jednej e, sprawie, czyli na przykład, e, m, chociażby w pierwszej książce mojej dużo bardzo piszę o e, Leszku Chruście, takim agencie CIA, tak, tak. E, który został aresztowany w 1979 roku i potem w, osiem, potem w latach 70. skazany na karę śmierci, a finalnie wymieniony został na, na moście Glinikę m.in. za Mariana Zacharskiego powstała taka książeczka, którą zresztą napisał funkcjonariusz, który prowadził sprawę Leszka Chrusta, niestety już od wielu lat nie żyje, więc nie miałem okazji z nim porozmawiać. On napisał taką książeczkę, która przeznaczona była później właśnie dla funkcjonariuszy uczących się w różnych ośrodkach szkoleniowych MSW i to co on tam napisał oczywiście zrobił to celowo i zrobił to w uzgodnieniu z, z swoimi przełożonymi, no bardzo się różni od tego jak rzeczywiście było, więc nawet funkcjonariusze uczący się z wówczas tajnych materiałów Wydawałoby się, że można im zaufać w kwestii starej sprawy, starej, oczywiście nie bardzo starej, ale ja uważam, że słusznie. Nie mówiono im prawdy. A, dlatego, że nawet jeżeli stara sprawa paroletnia, to po co mówić zaoprawne? Tak mówić w służbach, że, że, że tajemnica to tajemnica. B, podkręcano różne rzeczy tak, żeby to było atrakcyjniejsze dla słuchaczy, żeby bardziej uwypuchlało pewne aspekty pracy oficera kontrwywiadu. Czyli przykładowo, w rzeczywistości Leszek Krust wpadł w ten sposób, że przechwycono list, w którym był ten opis, czyli, mówiąc tak umownie, magicznym atramentem niewidzialnym była napisana do na niego wiadomość, i po prostu biuro W, czyli taka komórka, która zajmowała się kontrolą korespondencji w okresie PRL, rozpoznało pismo, odręczne pismo na kopercie, które było bardzo podobne. Dwa razy ta sama, inaczej, no ta sama osoba w sumie dla dwóch. Więcej, więcej nawet, więcej nawet. Więcej no, nawet. I, to, I to też wiąże się z bardzo fajną historią. Ale, ale nie wiem, czy mi, na, mi na nią czas. Ale, ale to taka wtopa z, z, ze strony Amerykanów. Ogromna, ogromna. to wręcz ja, ja nie wiem, jak do tego doszło. Prawdopodobnie po prostu jeden oficer, który był jakimś, nie wiem, czy, czy może mieszkał, przecież Polak, który wyjechał przed wojną, czy w trakcie wojny, czy może jakiś syn imigrantów amerykańskich, który tam trochę znał polski. On chyba to po prostu pisał swoją ręką zawsze, plus nawet listy, które były wysyłane do agentury w latach 70-tych 80 -tych, tej, tej, tej w Polsce. Listy, które wysłane były w języku polskim. Tam nawet pojawiały się te same błędy takie jakieś językowe. Widać, że to nie pisze Polak. Jest ładnie, ale nie do końca. Widać, że, że, że coś jest nie tak. Albo nawet zwroty na początku. Już teraz nie chcę przykręcić, ale, ale, ale niektóre słowa, chyba jak przyjaciele chyba często było używane, że, że, że drogi przyjacielu, i mamy nadzieję, że u ciebie. Wszystko w porządku, jakoś już nie pamiętam dokładnie, ale jakby ten sam zwrot cały czas i on był jakiś tutaj, akurat to co powiedziałem było w miarę naturalne, natomiast tam było, było jakieś takie wyrażenie, które było lekko odstawało po prostu. Nie bardzo, ale jednak było widać, że, że coś nie tak i cały czas to samo wyrażenie. Cały czas, cały czas, cały czas. Więc jest to wielki błąd, no ale, ale nawet najwięksi popełnienia błędy. Natomiast wracając do sedna sprawy, Został ustalony, została ustalona tożsamość tego Leszka chusta w ten sposób, że przechwycono list. Natomiast w książce tej szkoleniowej, tajnej, mimo wszystko było to ujęte zupełnie inaczej. Z tego co pamiętam, tam było powiedziane, że, że obserwacja chyba ustaliła tożsamość jego. Dlaczego? Tak jak mówię, po pierwsze dlatego, że tajemnica, po drugie wydaje mi się, że po prostu chciano bardzo podkreślić znaczenie pionu obserwacji zewnętrznej, które no, uważam, że ogotowało rzeczywiście dużą rolę w pracy kontwiadu i nadal odkrywa na pewno. Muszę zapytać jeszcze o kwestię tajemnicy a czas, bo to co mówiłeś tak trochę mi się z tym jak najbardziej kojarzy. Amerykanie, ogólnie Anglosasi raczej sobie bardzo mocno pewnych rzeczy pilnują i kwestia czasu niekoniecznie zmienia ich podejście do danych, danych, że tak się wyrażę. Tak. W tych książkach, o których też mówisz, czy wypowiedziach, badaniach po stronie amerykańskiej, no ja mam zawsze taką rezerwę, bo się zastanawiam, czy tam nie ma takiego celowego przemytu, że właśnie podrzucamy coś komuś, niech się, niech się tym zajmie, niech myśli, że jest tak, a nie inaczej. U nas te tajemnice trochę, właśnie dlaczego tak Skracamy trochę, jakby ten okres. Wynika to z powodu tej naszej transformacji ustrojowej, Twoim zdaniem. I zobacz, jednak to, co zapytałem wcześniej, dostęp do cywilnych archiwów, a do tych wojskowych, jednak tam są drzwi pozamykane. Przecież, jakby nie patrzeć, te historie, nawet jeśli miały miejsce 30, 20, czy nawet tylko 10 lat temu. Bardzo często gdzieś dzisiaj mogą mieć pewne przełożenie na to, co się dzieje tu i teraz. No, już oczywiście. nie musi dana osoba żyć, nie musi coś się dziać, ale hmm. pewna metoda chociażby stosowana być, może, być hmm. może dalej właśnie jest, że tak powiem, w obiegu. Jakie Twoje zdanie hmm. na ten temat? Żeby była jasność, ja tutaj mówię, że, że, że cieszę się z tego, że mogę spojrzeć dokumenty, natomiast je jednocześnie chciałem zaznaczyć, że ja z tego korzystam, bo to się już stało. Natomiast ja A, uważam, tak. że, że to jest skandal, że doszło do odtajnienia tych wszystkich dokumentów. Uważam, że to jest skandal, że doszło do odtajnienia nazwisk naszych funkcjonariuszy i jeszcze dodatku agentury. To jest w ogóle niepojęte. Nie wiem, jak bardzo muszą się z tego tłumaczyć Polskie, polscy funkcjonariusze, funkcjonariusze polskich służb specjalnych dzisiaj, w kontaktach z ludźmi zorientowanymi, których chcą zwerbować. Mam nadzieję, że w ogóle mają szansę się tłumaczyć, w tym sensie, że ktoś chce w ogóle z nimi rozmawiać, chociaż przez pięć minut. Dlatego, że no, ja bym nie rozmawiał, szczerze mówiąc, gdybym wiedział o tym, co wydarzyło się w Polsce. No to na pewno nie chciałbym z kimś z polskich służb specjalnych pracować. Może my dzisiaj funkcjonujemy, prawda, ferbując pod flagą, na nas to jest odpowiedź teraz na nasze problemy. No bo po prostu spójrzmy na historię tych, tych wielkich szpiegów amerykańskich, którzy współpracowali z, z radzieckimi służbami. Oni bardzo dobrze się orientowali, jak łatwo można wpaść i, i nawet w zderzeniu, właśnie z KGB, który było poważną o, służbą. No bali się jednak, że może coś wypłynąć, bo słyszeli, że ktoś tam zdradził i tak dalej, i tak dalej. Wiedzieli też, że ktoś zdradził, no bo, no bo to mówimy o, o funkcjonarzach amerykańskich specjalnych, którzy wiedzieli, że Amerykanie werbują i oni jak się bali, a co dopiero jak jeszcze wiadomo, że po prostu są dokumenty. Ty wspomniałeś wcześniej, że ktoś może już nie żyć i tak dalej. Oczywiście wielu z tych ludzi nie żyje, ale wielu ludzi żyje i ma się zupełnie dobrze. Przecież naprawdę mówimy o nieodległych czasach, więc, więc jest to skandal. Natomiast no... Jest, to się już stało, ja mam po prostu nadzieję, że, że, że skoro się to stało, to chociaż można skorzystać z tego w ten sposób, że, że, że pisząc takie książki, jakie ja piszę, mam nadzieję, że trochę uświadamiam ludzi co do zagrożeń, które mogą wynikać z działalności obcych służb specjalnych na terenie naszego kraju dzisiaj. Dobra, super mi podciągnąłeś pod kolejne pytanie. Obce służby specjalne dzisiaj, oczywiście przede wszystkim myślę, o Rosji, ale chciałbym podkreślić to, co też sam wspomniałeś wcześniej, abyśmy również w naszych takich rozwadzaniach, nazwijmy to publicystycznych, nie skupiali się tylko wyłącznie na tej Rosji i niekoniecznie być może tylko na Chinach, bo temat jest trochę, trochę szerszy, ale myślę, że to może być ciekawe, ciekawe wyjście, powiedzmy, pod, pod, nasze, pod naszą kolejną dyskusję. Przy czym chciałbym zapytać, patrząc przez pryzmat eskalacji tak naprawdę Wojny w Ukrainie, bo po raz enty to powiem, ta wojna nie trwa od lutego. Mhm. Patrząc przez to, co Rosjanie w Europie przez ostatnie lata robili, mówimy tutaj teraz, Tomasz, nie podpuszczam Cię do niczego. Mówimy o, o pewnych mniej lub bardziej oficjalnych komunikatach, ale które też się w przestrzeni medialno-publicznej pojawiły. To, w Twojej opinii, ci Rosjanie, bo przed chwilą bym powiedział nie, że może ich wychwalałeś, ale wskazywałeś, że jednak ten swój potencjał i możliwości mieli. Dzisiaj też na nich tak patrzysz, bo jak ja patrzę przez pryzmat tego, co robi typowa armia i co mhm. robią służby i robiły właściwie przez te lata, bo wychodzi masa błędów, które mhm. które były popełniane. No, ja mam jakieś wątpliwości. Bym powiedział delikatnie. Czy tam ten profesjonalizm pozostaje, tak? No. No, ma, mam nadzieję, że, 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 że nie ma tam żadnego profesjonalizmu. <laughs> Moment spórza tempu seria, a właściwie nawet bardziej seria. Mam nadzieję, że nie w ogóle sobie z niczym nie radzą. Natomiast no, no, niestety pewnie chyba tak nie jest. Czy, czy, czy jest gorzej? No cóż, to znowu to jest <laughs> pytanie dla tych, którzy pracują w, w rosyjskich służbach i wiedzą, ile mają agentów i jakieś informacje i inne źródła informacji. Ale natomiast, opierając, natomiast, opierając się na tym, co no... media nam dostarczają. Ale w Polsce chociażby tak? Wiesz co, nie chodzi mi o takie proste sytuacje, jak mieliśmy dwóch gentlemanów. mówiłeś o penetracji terenu. Oni hmm. też w sumie pewne penetracje robili, wiadomo dlaczego, jeździli, zwiedzali kościoły, tak? Pamiętamy hmm, o nich tak. doskonale. No i tak naprawdę jak w różnych środowiskach i przy różnych okazjach rozmawialiśmy na ten temat i w paru innych wątkach, to często się zastanawialiśmy, są tak dobrzy, że aż są bezczelni. Czy to jest kwestia właśnie tupetu, czy może im się wydaje, że przerost formy i to ich gubi? No, jeżeli tutaj, nie wiem, przybliżam może tylko słuchaczom i też powiedz mi, jeżeli się mylę, ale rozumiem, że odnosisz się do. Dżentelmenów, którzy przelecieli pół świata, żeby zobaczyć jakiś tam zegar w małej miejscowości pod Londynem czy coś w tym stylu, i znaczy tak twierdzili, prawda? Potem, A faktycznie przyjechali potróć czy zatruć zupełnie właściwie byłego funkcjonariusza Gieru, który, który został wymieniony i żył sobie spokojnie w Wielkiej Brytanii. Zresztą nie tylko jego, ale też jego córka przecież, co jest też bezczelnością. Tomasz, ale muszę dorzucić parę tak. jeszcze innych sytuacji tak dziwne wypadki w różnych mm. fabrykach tak. Mm. Jakbyśmy, jakbyśmy się zaczęli zastanawiać takich sytuacji było więcej, pomijam czy to akurat ten duet zrobił czy jakiś inny, mm. ale no, jak się wgłębić i zacząć czytać też trochę między wierszami łączyć te wszystkie kropki, które nie zawsze wydają się takimi, które, które można połączyć, no to ja tak jak powiedziałem wcześniej no mam wątpliwości i tak mam z... nadzieję, że się nie mylę, nieskromnie powiem. Ja też mam nadzieję, że jesteśmy nie nieudolni. Ale tak z drugiej strony ja się zastanawiam wielokrotnie nad tą sprawą właśnie tego, jak, jak my jesteśmy w stanie, czy, czy nawet dziennikarze są w stanie yy, yy, przecież ustalić tożsamość, prawda, oficerów gieru. Ale tak sobie myślę, jeżeli my byśmy byli w stanie ustalać, my czy Służby Specjalne, my jako, prawda, zwykli ludzie, dziennikarze i tak dalej, czy służby specjalne byłyby w stanie ustalać, w jaki sposób wpływa się gdzieś tam na wybory, tak dokładnie zobaczyć, jak to działa. Gdybyśmy w stanie byli przede wszystkim ustalać to z dużym wyprzedzeniem, zapobiegać temu i tak dalej, no to byśmy mogli zdecydowanie powiedzieć, że oni są nieudolni. Ale jeżeli mówimy o tych rzeczach, których, o których ty mówisz, że żeśmy ustalili, że że wiemy, kto, kogo gdzie otru i tak dalej. No i w sumie co z tego? W sensie oni tak go potruli Jeszcze w dodatku kolejni, y, y, którzy ich zdradzą, wiedzą, że, y, że może ich to spotkać. Y, fabryka jakoś tam, nie wiem, wysadzili z tego co y, pamiętam, gdzieś tam, w, już nie pamiętam, czy to było, ale, ale wiem nie, mniej więcej do czego się odnosisz. No, no, i co z tego, że wiemy, kto to zrobił? Oni i tak to zrobili. Y, może po prostu nie wykorzystają więcej tych ludzi. Ale mi się zdaje, że oni się nie przejmują. Oni się niestety po prostu w ogóle nie przyjmują. Rozmawiałem w, w zeszłym roku, zdaje się, z byłym szefem panerwiadu wewnątrz CA i on uważa, że oni po prostu są bezczelni i mają po prostu wszystko w nosie i w ten sposób funkcjonują, funkcjonują i im się to de facto udaje. No bo tak jak mówię, możesz nawet byłoby fajnie, gdyby ze mną polemizował, no ale co z tego, że my ustaliliśmy kto ich pod Oni jeszcze poszli do telewizji i bezczelnie mówili, że poszli oglądać zegar i tyle. Sprawa się skończyła. Skripal prawie stracił życie. Jakby stracił, no to w ogóle by było dla nich cudownie. No bardzo ciekawy kontrargument, muszę powiedzieć. I mamy kolejny wątek do jeszcze kolejnej rozmowy. Mm. <grymne> Dobrze. Tomasz, ale bardzo chcieliśmy porozmawiać o takim pojęciu jak świadomość kontrwywiadowcza. Mm -hmm. Jak mi to ładnie napisałeś, twoja Big love. Tak jest. Tak jest. Czy mógłbyś części słuchaczy? Na początek, dość ogólnie przytoczyć, tak naprawdę, co masz na myśli? Ja na pewno parę pytań jeszcze do tego wątku mam, bo chciałbym parę Twoich opinii poznać, a być może i wejść nawet w pewną polemikę. Świadomość kodowwiadowcza uważam, że jest bardzo ważna, dlatego że, że oczywiste jest, oczywiście, może powinienem przybliżyć co to jest. Myślę, że większość słuchaczy się domyśli, ale po prostu chodzi o. Powiedzmy, wiedzę przeciętnego człowieka na temat zagrożeń, które stwarzają obcy wywiady na, na, na terenie naszego kraju i poza nim, w sensie to po prostu coś, co może nam zaszkodzić, nam jako Polsce. Myślę, że to jest istotne po pierwsze, po prostu, że musimy unikać zagrożeń, po drugie, dlatego, że jeżeli by było coś takiego jak świadomość wywiadowcza, to, to, to co z tego? W sensie, chodzi mi o to, że przeciętny człowiek ma bardzo ograniczony Zakres rzeczy, które może zrobić, aby pomóc naszemu wywiadowi. Znaczy, może inaczej, Wielu ludzi mogłoby coś zrobić, natomiast nie jest to coś, co oni mogą, siedząc wygodnie w fotelu, że tak powiem, e, zrobić. No, musieliby się gdzieś zgłosić, coś, coś więcej, e, prawda, z siebie dać, nie wiem, e, zaoferować swoje usługi, że tak powiem, e, nie wiem, agencji wywiadu czy służby wywiadu wojskowego. Natomiast jeśli chodzi już to o, o prowadzenie kontrwywiadu, to my naprawdę to możemy robić bardzo pasywnie. Nie musimy właściwie nawet o tym za bardzo myśleć. Musimy tylko wiedzieć i zauważać coś, ale nie musimy prowadzić wielkiej działalności, nie musimy. Pracować na rzecz żadnej służby specjalnej, wystarczy, że będziemy czegoś świadomi, świadomi zagrożenia i będziemy na nie reagować. Albo po prostu nie, nie, nie udzielając informacji osobom, które mogą je źle wykorzystać, albo idąc dalej, informując nawet krótko odpowiednie służby o tym, że zauważyliśmy coś, co może być niepokojące. Nie chcę Cię w żaden sposób ukierunkowywać, ale jakie podmioty, jakie strony w całym tym systemie tak naprawdę widzisz? W sensie, kto może być jakby... Kto komu pomagać w pewnych rzeczach? Mówimy o świadomości. Tu jest mm -hmm. jakby podmiot tego, o czym mówimy. Kto komu ma w pewien sposób pomóc, żeby być może ktoś inny się zrewanżował? Kto w tym wszystkim może brać udział? No właśnie wszyscy, wszyscy my. A na tym właśnie polega, że myślę, że jeden z podstawowych elementów wpływających na, na, na poziom tej świadomości kredaszczej jest to, że większość z nas nie... Uznaje, znaczy nie dopuszcza w ogóle możliwości, że mogłoby być cennym źródłem informacji dla obcych służb. A prawda jest taka, że może nie każdy, 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 ale prawie każdy jest w stanie coś zrobić, albo nawet jak nie ma informacji, jakby to aktualnie, to jest w stanie do nich dotrzeć. I tu też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie informacje zbiera, zbierają obce służby. Myślę, że dużym problemem jest to, że większość z nas myśli, że jedyne informacje, które są przydatne dla, dla wroga, to są informacje, że tak powiem, duże. Czyli myślimy sobie, że skoro ja nie mam kodów do, do naszych jakichś tam rakiet, czy, czy, czy kodów dostępu do systemów informatycznych naszego wojska, to, to co ja mogę zaoferować obcej służbie? A prawda jest taka, że Czasem to są bardzo błahe rzeczy, i, i mogą prowadzić do bardzo poważnych wniosków wroga. Ostatnio była informacja o mężczyźnie, który został aresztowany przez, przez ABW pod zarzutem: no, chyba było, że to była gotowość do współpracy tak, z obcą służbą specjalną, z Białorusinami, jeśli dobrze pamiętam. No, i on. Enigmatyczny go... zarzut, co? Tak, no, gotowość, nie wiadomo, się, co to jest. Jak go skodyfikować, i tak naprawdę wydaje mi się, że znowu to taki trochę przekaz medialny bardziej i nie wszystko nam się powiedziało, co się chciało powiedzieć. Że tam w ogóle w tej sprawie to. To jeszcze właśnie chciałem skończyć, że w tej sprawie to w ogóle okazało się, że ten mężczyzna zdaje się zgłosił gotowość właśnie współpracy z białoruskim wywiadem, będąc po prostu za granicą na Białorusi. Natomiast potem. Białorusini, Którzy się do niego odezwali, rzeczywiście go tutaj prowadzili, jakoś prawda, ukierunkowali go, jakie ma zdobyć informacje. No to byli tak naprawdę funkcjonariusze ABW, którzy po prostu no, no tutaj go podpuścili, z czego bardzo się cieszę, oczywiście. No i finalnie go aresztowano. Natomiast chciałem powiedzieć, że, że, że ci funkcjonariusze ABW, którzy, którzy udawali Białorusinów, no to zadania, które przekazali temu mężczyźnie, mężczyźnie, który notabene był byłym funkcjonariuszem, w sensie, zdaje się, policji, czyli też orientował się troszeczkę w pracy służb, może nie aż także specjalnych, natomiast on no, już wszystko miał jakieś pojęcie. No, oni przekazali mu zadania, które polegały chociażby na sprawdzeniu, ustaleniu adresów dziennikarzy, czy, czy sprawdzeniu jakichś tam numerów, rejestracyjnych samochodów u, u byłych kolegów z policji, prawda, czy tam aktualnych ludzi, którzy aktualnie pracują w policji. No więc to pokazuje, że tego typu informacje nie ma, że można powiedzieć błahe na adres zamieszkania kogoś, no, tej, to nie jest aż taka super tajna informacja. No to może być nawet przydatne dla opcji służby. No też funkcjonariusze ABW nie wysali tego z palca, tylko uważali, że to jest wiarygodny powód do nawiązania współpracy z agentem na terenie Polski. Ale Tomasz, muszę się trochę oburzyć, bo praktycznie każdy mówi, że zatrzymanie takiej osoby mhm. jest de facto kontrwywiadu porażką. Bo przede wszystkim powinno dojść do. Do próby odwrócenia. Czy tak bardzo go sprofilowano, że stwierdzono, że jest nie do odwrócenia? Czy tak bardzo sytuacja się potoczyła, że w sumie go trzeba było zatrzymać? No, ja tutaj widzę jakby kilka ewentualności, kilka scenariuszy. No, jestem taką osobą, że szuka trochę zawsze dziury w całym. Ale w końcu znajduje. Ja oczywiście chętnie odpowiem na pytanie, dlaczego nie powinniśmy koniecznie, czy powinniśmy, z drugiej strony czasem cieszyć się zatrzymania. Natomiast w przypadku tego konkretnego mężczyzny, to, no to małe były możliwości innych rozwiązań, dlatego że ten mężczyzna on zgłosił gotowość, że tak powiem, jakkolwiek to wyglądało, czyli pewnie po prostu zaoferował gdzieś białorusinom będą za granicą swojej usługi, natomiast oni podobno się do niego nie odezwali, tak wynika przynajmniej z tego, co w mediach tutaj nam podano. Jeżeli to prawda, no to oni po prostu się nie odezwali, więc też nie było co go odwracać, bo on, on, oni go nie chcieli. Że tak Czyli co, gra operacyjna pod to w sumie, żeby go zatrzymać po prostu? No tak, tak, no bo jeżeli nie nawiązali, no nawiązali z nim kontakt, on zacząłby z nim współpracować, no to można by go odwracać, żeby podsyłał im jakieś e, e, bzdury, mówiąc kolokwialnie. E, natomiast jeżeli oni nie chcieli w ogóle się z nim gadać, no to, no to co można było zrobić to tą Tylko i wyłącznie go aresztować i, i ukarać. Natomiast y, odpowiadając na to, co wcześniej powiedziałeś, no czy powinniśmy się cieszyć z czy nie? No wiadomo, że w, w większość komentarzy pod, pod artykułami o... Zatrzymaniach, to jest właśnie super, że zatrzymali albo szkoda, że tylko tylu i tak dalej. I mierzy się prawda skuteczność naszych służb specjalnych, naszego kontrwywiadu patrząc na statystyki właśnie tych zatrzymań. No i czy teraz, czy to jest prawda z, z tym, że, że lepiej jest na pewno kogoś odwrócić? To jest bardzo złożone pytanie. <laughs> To zależy po prostu od sytuacji. Na pewno nie powiedziałbym, że zatrzymanie jest zawsze porażką, bo mówi się czas, tak czasem, że zatrzymanie to porażka, a sukces to odwrócenie. To taki trochę skrót myślowy, nie? Tak, no ale właśnie ludzie muszą zrozumieć, że, że niekiedy zatrzymanie. Aha, właśnie, bo też nie powiedziałem, że komentarze często, przepraszam, skupiają się na tym, że, że leży zatrzymanie, właśnie, bo w internecie funkcjonuje to powiedzenie, że to porażka. No bywa, że, że tutaj chyba jakoś nawiązałeś do tego, że, że kogoś uznaje się za, za, jakby za osobę, której nie da się odwrócić. To się zdarza przecież. Są takie osoby, których po prostu nie da się potraktować w inny sposób. Tak było chociażby z wspomnianym wcześniej Leszkiem Chróstem, o którym jest znaczna część mojej pierwszej książki, że mi mówił były naczelnik tego wydziału amerykańskiego, że, że no po prostu u niego nie było, nie widziano możliwości tego odwrócenia, dlatego że uważano go po prostu za człowieka zdegenerowanego, chciwego i, i po prostu nie widziano, żeby on mógł Godnie, nas, że tak powiem, reprezentować jako przedstawiciel Tajny, Łatwy do się, tak naprawdę. No z jednej strony tak, natomiast nie, niewiarygodny, jeżeli ktoś jest tak yy, chciwy, aczkolwiek jeśli chodzi o Leszka Chrusta, to też na temat tej rozmowy ja nie do końca się zgadzam, że on był bardzo chciwy, bo on faktycznie brał pieniądze i jest to obrzydliwe, natomiast on z nich w ogóle nie korzystał. Nie wiem dlaczego, właściwie co z nim kierowało, bo on, on prawie, że nic takiego się nie kupował i nie wiem, co robił, taki samotnik trochę. Natomiast mniejsza to, um, uznano, że po prostu się nie nadaje do tego, żeby z nim współpracować i wtedy dochodzi do aresztowania. I przecież, jeśli kogoś się aresztuje, to też ma pewne. Pewne plusy w walce z obcymi służbami specjalnymi. I tu nawet można się odwołać do zwykłego, zwykłego, zwykłego strachu, dlatego że Amerykanie, Amerykanie na przykład, wcześniej pytałeś, czy za kogo nas mieli, czy za, za dobre służby, czy nie. Oni też się bali często naszego kontrwywiadu, właśnie dlatego, że było u nas trochę tych zatrzymań. Nie bali się na przykład, tak jak mówiłem, że wejdziemy do ich placówki, bo sobie stawili świetne drzwi i w ogóle nie przyszło im do głowy, że. Że taki trzeci kraj tak może mieć ludzi, którzy są w stanie otworzyć takie zamki, ale z drugiej strony patrzyli sobie na statystyki, i ilu ich funkcjonariuszy zostało też zatrzymanych, bo też mieliśmy zatrzymania nie, oficerów CIA na gorącym uczynku. No i to powoduje pewien lęk. Po pierwsze, oni nie ograniczają sobie wtedy liczby agentury, po prostu boją się ich łącznikować. Po drugie, nawet taki funkcjonariusz no to są wszystko ludzie, oni, oni wychodzą na ulicę i boją się, jeżeli są w kraju, w którym wiedzą, że nigdy służba nie poradziła sobie z CIA i w ogóle służba obserwacji w tym państwie nie funkcjonuje, nie wiedzą co robią i tak dalej, to będzie inaczej się zachowywał, a jak wie, że na ogonie ma kogoś i, i, i na włosku wisi życie powiedzmy agenta, którego łącznikuje, plus no też takie oficer CIA, no nie jest mu miło jak zostanie wyrzucony, bo jest to jakiś tam krok do tyłu dla jego kariery, no to będzie się zachowywał inaczej. Też można oczywiście zatrzymując szpiega, wymusić jakieś, jakieś zachowania na przeciwniku. U nas w 79 roku został zatrzymany oficer CIA, który łącznikował agenta w polskim wojsku i, i na podstawie tego tam wpłynięto na, na, na Amerykanów w ten sposób, że chyba jakoś pożyczkę nam dali, czy obniżyli cenę na coś, bo po prostu umówili się z Polakami w ten sposób, że my nie będziemy ujawniać w mediach o Funkcjonariusze jakichś służb chodzi, a oni w zamian za to nam coś tam ułatwią. A było im to na rękę, zwłaszcza, że wówczas w 1979 roku w Iranie działo się to, co działo. Mieli tam zakładników, prawda, w ambasadzie, więc kiepsko w mediach wyglądała informacja, że w Polsce zatrzymano oficera jej. A przy okazji, jak historia pokazuje, my też swoją pozycję na Bliskim Wschodzie mieliśmy. Tomasz, chciałbym wrócić jeszcze do tej świadomości. Bo powiedziałeś, że czasem właśnie brakuje świadomości, jak ważne informacje posiadamy, bo nam się wydaje, że tylko te najważniejsze, ale czasem też nie wiemy tak naprawdę, kogo my znamy, bo my możemy być w całym tym układzie tylko i wyłącznie pewnym pośrednikiem, i to wcale nie do końca o nas chodzi. Ale pytaniem tak naprawdę o te wszystkie podmioty chciałem cię zapytać, bo wychodzi na to, że pewnego takiego systemu właściwie, no nie chcę powiedzieć, że systemu świadomości. Ale że, że pewien układ tutaj nie działa, bo tak, z jednej strony jest rola ważna państwa, z drugiej strony mamy społeczeństwo i ta rola państwa trochę się zamyka, bym powiedział, do działalności szkoleniowo-edukacyjnej na poziomie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy czym skupia się ona głównie raczej na kwestiach zagrożeń terrorystycznych, ta reszta gdzieś tam mhm. chyba trochę jest pomijana. A ja w różnych swoich prezentacjach i opracowaniach wspominałem, że właściwie co najmniej trójkąt, jak nie pewien kwadrat powinien się tutaj pojawić, bo służby to jedno, jako przedstawiciel właściwy i aparat państwowy, społeczeństwo to drugie i dwa elementy. Pierwszy to kwestia też mediów. Mediów rozmawiałem ostatnio z Markiem Świerczyńskim z Polityki Insight i on mówił, że media nie tyle, czy dziennikarstwo nie tyle branżowe, co specjalistyczne i tutaj też pewną rolę ich widzę, ale przede wszystkim też widzę to, co już nas obu łączy, czyli świat akademicki. Tam, gdzie również są nie tylko teoretycy, ale także praktycy, którzy wchodzą w ten świat, albo te dwa światy łączą, ale ktoś to musi spajać, a system, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś całościowym, jest pewnym zbiorem, gdzie funkcjonują różne podmioty, które przecież, jakby nie patrzeć, mają ten wspólny gdzieś tam cel, no dobrze, nazwijmy go. Nawet misją, ale muszą te relacje między nimi następować. Obywatel w tym wszystkim najpierw musi zostać wspomożony, by kiedyś być może mógł się oddzięczyć, i tak jak powiedziałeś, nie musi być na żadnym etacie, nie musi być opłacany. Ma co zrobić po prostu z pewnego poczucia obowiązku. Przepraszam, ale w moim odbiorze, mojego otoczenia i w pewnych powtarzających się, jakby, obserwacjach, nagle coś zostało zakłócone. Ja trochę nie widzę na dzień dzisiejszy, aby państwo wychodziło do obywatela z pewną, nazwijmy to, propozycją. No nie ma, nie ma, ale też z drugiej strony nie wiem, czy są czy są państwa, które, w których oczywiście ta świadomość kontyngwiatów jest dużo lepsza, ale nawet jak patrzę na, 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 na te kraje, w których ten kontyngwiat jest potężny, na przykład na Amerykanów, no łatwo wiadomo, język angielski, można sobie nawet pogooglować. Ja nie wiem też, czy oni no na pewno mają jakiś pomysł, ale czy to też jest taka próba wpłynienia totalnej wiedzy w społeczeństwo? Chyba nie do końca. Myślę, że jednak u nas, znaczy przepraszam, w ogóle na świecie praca spół usług specjalnych to jest takie pojęcie abstrakcyjne, które zamyka się na Netflixie. W sensie nam się wydaje, że to, to jest coś bardzo nam dalekie i, i póki nasz sąsiad który był, nie wiem, kierowcą taksówki nie pójdzie do więzienia <gry> za szpiegostwo, to nam będzie zawsze się wydawało, że to jest coś bardzo, bardzo odległego i, no i ja uważam, że jeżeli kogoś wybrać do, 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 do koordynowania takich działań, to ja bym mimo wszystko ustawiał na, na jednak na funkcjonariuszy służb specjalnych, na ABW, które powinna się tym zajmować, no przecież trudno Wyznaczyć dziennikarzy do, do takiej pracy. Trudno nawet wy, wy, wyznaczyć wykładowców do takiej pracy, no bo jednak ktoś musi to kontrolować. Ale... Ja mówię o pewnym całościowym, mhm. jakby systemie. Tu jak najbardziej się zgadzam, że tutaj rola służb, no chyba ze szczególnym uwzględnieniem OBW, tu się całkowicie mhm. zgodzę, no ale tak jak powiedziałem, to musi wychodzić od państwa do obywatela, a wydaje się, że tego niestety brakuje. I unikam czegoś takiego, bo użyłeś sformułowania totalna wiedza, tak? Dobrze, mm -hmm. dobrze mówię. A chciałoby się, ale to nie będzie. Nie, 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 to ja mam w życiu nawet do takich rzeczy. Nie totalna, może świadomość. Nie dążył u, u przeciętnego człowieka, totalna w sensie takim, że żeby był wiedział, no może rzeczywiście totalna to to niewłaściwe słowo, żeby miał pełen pakiet tego co przeciętnemu człowiekowi jest potrzebne, czyli świadomość tego co jest potrzebne świadomość tego, że, że, że każdy może być tym szpiegiem, świadomość tego, jakie zachowania mogą być czerwoną flagą i na pewno świadomość tego, że może swobodnie podzielić się tą wiedzą z odpowiednimi osobami, osobami w sensie odpowiednimi służbami i że też nie będzie to na niego kłopotem i tak dalej. Ale zobacz, bo z jednej strony to jest ta obawa, tak? Zadzwonię, coś powiem, a pewnie mnie wyśmieją, bo bo to są detale, a, a dwa, bardzo powoli wypiera się z mentalności polskiej założenie, że mogę no donieść, bo u nas niestety nas. tak to funkcjonowało, że jeżeli ja rozmawiam z przysłowiowym policjantem, mhm. to ja już donoszę. Myślę, że w wielu państwach tak jest, no ale y, oczywiście u nas wyjątkowo, ale to wynika oczywiście z tej, z tej historii, z, z okresu PRL, gdzie po prostu przez tą historię ludziom się y, to w jakiś sposób kojarzy. Prawda? Departament trzeci, czwarty czy nawet niestety ludzie, prawda, uznają ten pierwszy, drugi, czy wiadomo czy za część tego całego zamieszania, natomiast no rzeczywiście u nas jest, no, u nas na przykład w Niemczech, prawda, w Niemczech to sama sytuacja jest z wiadomych przyczyn. Oni na takie rzeczy patrzą z przymrużeniem oka, prawda, jak współpracy ze, ze, ze służbami, czy właśnie tak jak tu chyba powiedziałeś, tak, nosicielstwo. No z tym to naprawdę nie wiem, co zrobić. Chyba muszą, musi po prostu minąć trochę czasu, żebyśmy zapomnieli i też wydaje mi się, że gdyby ludzie lepiej wiedzieli, że agent czy oficer tak pojętne obcych służb specjalnych jest dla niego faktycznie dla niego, jego rodziny przyjaciół i prawnuków jest zagrożeniem, no to może inaczej by na to patrzył, natomiast jeżeli ktoś nie rozumie, że jeśli jego kolega dostarczy informacji na temat tego już przysłowego przepisu na proszek do prania tak, że to mm -hmm. będzie mu szkodziło no to, no, to, no, to nie będzie miało też poczucia, że jak doniesie o tym, to, no, no, to znaczy w sensie będzie się z tym źle czuł, prawda, że dołączyć na kolegę, który zdradził Chińczykom, jak się robi Coca-Cola. Mieliśmy przecież sprawę ostatnio jakiejś pani, która, która interesowała się bardzo Coca-Cola. O znaczy, mieliśmy w sensie w Stanach? Było, nie, był taki przypadek, gdzie, gdzie, gdzie jakaś pani bardzo się interesowała chyba jakimś, prawda, tym, jak jakimś tak Receptura chyba nawet miała wypłynąć ostatecznie. No właśnie, no tylko i... zdaje się, że coś im tam nie idzie. I z... ja pytanie: ilu ludzi zdaje, znaczy pomyśli o tym, że w ogólnym rozrachunku receptura na Coca-Colę jest faktycznie czymś, co jest w stanie wzmocnić Chiny i, stworzy... i, i, i i zrobić z Chin większe zagrożenie, nawet militarne, finalnie. To jest długi, długi, długi bardzo proces, ale, ale, ale tak jest poniekąd, prawda? I kto o tym myśli, no nikt o tym nie myśli. Nawet ja, może w dwie sekundy, nie pomyślę. Ja po prostu uznaję z założenia, że, że nie, nie można przekazywać żadnych informacji. Natomiast, czy w dwie sekundy pomyślę, że prawda, od koli do bomby atomowej? No, no nie, ale finalnie przecież tak jest. No, zwiększa się ich, znaczy rosną w siłę, tak, gospodarczo i finalnie wiadomo, do czego to może prowadzić. Tomasz, ale czy nie jest trochę tak, że też funkcjonuje pewien stereotyp, że jak służby, to chodzi już takie stricte, mocne, bym powiedział, że wręcz militarne bezpieczeństwo państwa, a przecież co pewnie też badałeś. To jest kwestia przecież wywiadu y, naukowo-technicznego czy naukowo-technologicznego. No to, to są też kwestie, gdzie próbujemy albo nadrobić pewne zaległości, albo uzyskać. Przewagę nad kimś innym, i tutaj nie ma nikogo na zasadzie, że dobra, ten jest sojusznik, a ten jest wróg. Oczywiście priorytet jest inny, ale no, sojusznikami też pewnego prowadzimy, jakby nie patrzeć. Mm, oczywiście, przecież e, na terenie Polski, może mało się o tym mówi, ale na terenie Polski przecież też się zdarzały przypadki już po, po 90. roku no aresztowań, powiedzmy no, chociażby wojskowego który był agentem zwerbowanym pewnie po 90 roku, agentem pewnej służby specjalnej, bardzo nam przyjaznej. Tak? Także, także no takie rzeczy się zdarzają. Oczywiście, jeżeli się zdarzają, to odbywa się to bardziej po cichu. Tak? Sprawa, o której teraz mówię, akurat wypłynęła do mediów e, finalnie. Natomiast domyślam się, że jeżeli dochodzi do zatrzymania e, agenta służby. Nam przyjaznej, to, to nie trafia do tematów tak szybko, jakby trafiła informacja o zatrzymaniu rosyjskiego czy, czy jakiegoś innego takiego szpiega. Natomiast tak, oczywiście, wszyscy szpiegują na wszystkich, natomiast czy ja, ja nadal myślę, że warto myśleć o tym, bo, bo to zagrożenie militarne dla nas jest czymś namacalnym. Znowu, jak myślimy o proszku do prania, to, to nam się to wydaje rzecz błaha: no dobra, nie chcę ukradnąć, Chińczycy i tak wszystko mają, i tak wszystko wymyślą, i tak wszystko skupiły i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, że im oni mają więcej pieniędzy, tym łatwiej jest im walczyć. No teraz widzimy to lepiej niż przed rokiem. Każdy jest chyba tego właściwie świadom, że Rosjanom jest trudniej prowadzić wojnę na Ukrainie, jak mają mniej pieniędzy po prostu. Tak? Jak im się zablokuje różne rzeczy, jak są sankcje, to, to im będzie trudniej, mam nadzieję, prowadzić tę wojnę. Więc ja bym zupełnie tego nie rozdzielał, że, że, że ja bym finalnie szczerze mówiąc, ludziom starał się jednak wpajać, że, że to jest ścieżka do jakiegoś zagrożenia większego niż tylko to, że Chińczycy będą mieli tak samo czyste ubrania jak my. Tomek, nie wiem czy wiesz, mam nadzieję, że świadomość taką masz, bo będę mówił znowu o świadomości. Mhm. Prowadząc zajęcia, świadomość zwiększasz i mhm. naszą rozmową godzinną też wiele świadomości. Mam nadzieję. Mam tą cichą nadzieję, że udało nam się też zwiększyć. Moim Państwa gościem był dzisiaj Tomasz Własewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam ponownie. Wielkie Dziękuję. dzięki, kłaniam się. Dziękuję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.